I witam was serdecznie, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Atomowa Pogoda. No i cóż, w tym odcinku wybierzemy się na północ. Wybierzemy się do Sacharowa, do profesora Sacharowa, doktora Sacharowa, w każdym razie jakiegoś naukowca. Niech to tylko pomniejsze mapy, żeby to widzieć wyraźnie. Tak jest, to jest na północy. No i cóż, już ogarnąłem wszystko, co najpotrzebniejsze. Dokupiłem amunicję, sprzedałem to, czego nie potrzebowałem. Także możemy spokojnie ruszać, żeby już nie przynudzać się jakimś handlem i tym podobnymi rzeczami. Po prostu wyruszymy już w drogę. Po drodze pewnie jeszcze się co nieco wydarzy. Bo tutaj cały czas się piorą. Nie wiem dlaczego, ale cały czas się piorą w tej bazie. Albo z psami, albo z bandytami, albo nie mam pojęcia jeszcze z kim. Aha, może po drodze jeszcze, zanim wyruszymy, pozbieramy parę fantów, które zostały po bandytach. O, już się. Okej. Dobra. To było głupie. Myślałem, że tam już wszystkich wytłukli. Aleluja. Dobra. Nie. Tak to nie miało wyglądać w ogóle. To było niezaplanowane. Ale skoro już się zaczęło, to ja tak nie mogę tego zostawić. Trzeba się zemścić. Trzeba im pokazać. A może im nie pokażę. Widzicie, czasem ambicja nie jest zdrowa. Nikt nie dostał. Cholera. Czekajcie, czekajcie. Ja cały czas mam... O właśnie, teraz może być lepiej. O nie, albo nie. Tak, czuję, że chyba nagram ten odcinek od nowa, bo to będzie tragedia. Tak, z celności to mi się należy dwuja. A tam ktoś jest. Naprawdę? Boże, to jest tragedia. A nie jęczy, już nie jęczy. Wyliżesz się z tego. Jeszcze jeden gdzieś tam musi być. Nie wiem gdzie. I jeszcze jak na złość, myszka coraz bardziej mi się rozwala. Okej, pusto. Chyba, że się schował tutaj skubaniec. Nie. Dobra, pusto. No to nie tak miało wyglądać, powiem wam. Fakt, że chciałem tutaj przyjść i pozbierać te graty, ale... O, słyszycie? Znowu gdzieś tam się piorą. Kurde, to miejsce jest naprawdę straszne i trzeba z niego uciekać jak najszybciej. Ja sobie natomiast wezmę tutaj jeszcze test... 9.18. Czy to mi jest potrzebne? Niespecjalnie. Szybciej. Niespecjalnie. No, już nie musicie się tutaj śpieszyć, panowie. Szybciej. Mogliście wcześniej przyjść. A tak to kij wam w kichy. No i widzicie, miało być szybciej, miało być lepiej, a nie do końca tak wyszło. No mów. No ale dobra, jakoś to ogarniemy. Teraz już naprawdę tylko posprzedaję to, co mi nie jest potrzebne. Żeby się nie obciążać zbędnie. Dobra, ciebie się pozbędziemy, ciebie i ciebie. I mamy... Dużo dostaliśmy? Nie tak dużo, ale około 1000. No zawsze to jakieś pieniądze będą. 52, prawie 53 kilo. Dobra, powinno być ok. 10 apteczek, 5 tych, 16 apteczek. Dobra, powinno nam starczyć. Powinno starczyć. Czyli znowu zostajemy z naszym wysłużonym Viperem. Naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek... czy przyjdzie mi, nie wiem, znaleźć jakąś broń, która jest lepsza od tego Vipera? Trochę to już się nudne robi, takie ganianie z Viperem, no ale cóż... Dobra, uciekamy w ogóle z tej strony. Może by skorzystać z przewodnika? Nie, nie. Dobra. Kolego, ja cię przepraszam bardzo. Tylko, że z tej strony są jeszcze psy. I też mogą nam
nas trochę pouszkadzać. Aha, no właśnie. Dobra, kolego, suń się. Ja cię bardzo przepraszam, ale przesuń się. No dobra, nie, to nie. Dobra, teraz powoli. Nie chcę prowokować zbędnie psów, tutaj to już będzie naprawdę zbędna utrata amunicji na nie. Wolę przejść bokiem, co tam jest? Tam jest kolejny pies. Dobra, Jezu, 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 nie, nie, nie. Dobra, tam już się chyba koledzy zajmują psami. To są nasi? Nasi. To znaczy niech tak będzie, nasi, bo w sumie nie zapisaliśmy się do stalkerów. A szkoda, szkoda, bo wydaje mi się, że... przechodząc grę samemu, nie przynależąc do żadnej frakcji, tracimy dosyć dużo sprzętu, jakieś może ciekawe zadania, no ale póki co, no tutaj nie mogliśmy przystąpić do stalkerów, a na razie nie chce mi się, prawdę mówiąc, zawracać do innych lokacji. Dobra. Czysto. Jeszcze tylko spojrzę na mapę, czy dobrze idziemy. Okej, okay, jest dobrze. Czyli musimy przejść tutaj, na Diantar. A tu też można dojść na Diantar. Okej, okay, ale jesteśmy bliżej tego przejścia. Tu są mutanty i bandyci. O kurde. Trzeba uważać, oni gdzieś pewnie tam obóz rozbili. Ale jeśli przejdziemy odpowiednio daleko, to chyba nic sami zrobią. Dobra. Dobra, tu jest jakiś nasz kolega i obserwuję jakiegoś mutanta chyba. A to wygląda mi na jakieś legowisko snorki. Witaj, przystojniaku. Powiem wam, że chyba jest niebezpiecznie blisko przejścia i raczej nie unikniemy konfrontacji z nim. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Trzeba najpierw załadować broń. Tylko teraz jaką amunicję by tu wybrać? A, sam załadował. No dobra, niech mu będzie. Do tego wszystkiego zaczął padać deszcz. Może jednak da się uniknąć spotkania ze snorkami. A to Wintar, okej. Okay. Wintara, którego znaleźliśmy w ostatnim odcinku, sprzedałem. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze... A nie, przepraszam, nie sprzedałem. Dobra, pomyłka. Schowałem go. Także być może jeszcze kiedyś nam się przyda. A może go sprzedałem? Cholera, już wie. Nie pamiętam, prawdę mówiąc. I źle poszedłem. Czy co? Czy tutaj da się przejść, tak żebyśmy nie zginęli? No dobra. Okej. Okay. Damy radę? Damy radę. Jak mawiał Bob Budowniczy. I ruszamy na Diantar. No dobra. Doszliśmy na Diantar, nad jeziorko. I mamy obronić obóz naukowców. Wszystko byłoby ok, gdyby nie ta ciemna pogoda i gdyby nie to, że słońce strasznie mi świeci w okno. Bo jest przecież słoneczny weekend i nie miałbym nic przeciwko, gdyby to słońce nie świeciło tak jasno. Pomimo zasłoniętych rolet. No ale dobra, jakoś trzeba sobie poradzić. Gdzie oni są? I przed kim miała ich bronić w ogóle? Boże, ty mój, ale to nie. Najpierw to muszę zmienić broń. Kto to jest? Zombiaki? Cholera, to się zupełnie nie sprawdza. To jest coś nie tak. Coś zupełnie nie tak. Boże, jaki hałas, co tam się dzieje? Możesz ty mój, dostałeś w głowę. Może amunicję powinniśmy zmienić, tylko że nawet nie mamy innej. Dobra, idziemy od razu do obozu.
Chyba jednak trzeba wybić wszystkie zombiaki. Jest mi to trochę nie na rękę, ale... Czy oni strzelają przez ściany? O Jezu, człowieku. Oddaj chociaż trochę amunicji. Dobra. Gdzieś jeszcze? Tutaj gdzieś jeszcze jest zombiak. Ja go w ogóle nie widzę. Okej, okay, którędy my wyszliśmy? Tędy. Jaka amunicja? 9,18. Dobra, niech będzie. Gdzie oni są? Tam. Co tu się dzieje? Boże. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że nie wyjdziemy nikomu na lufę. Już? Nie, tego trzeba dobić. Któryś tu jeszcze żyje. Dobra. Przykrywaj, ja poszedł! Czy to będzie długo w ogóle trwało? Chyba nadchodzą kolejne... Okej. Okay. Udało się. Dobra. Przynajmniej pozbieramy trochę śmieci. I będzie co sprzedawać. Tej amunicji nie potrzebuję. Natomiast ta się może trochę przydać. Chociaż dobra, sprzedajemy. Dobra, ostrożnie, ostrożnie, żeby nic nas nie zaskoczyło. Ale przynajmniej chyba pogoda się poprawia. Albo mi się wydaje. To weźmiemy. To sobie weźmiemy. Chyba, że... Dobra. Czekajcie, czekajcie. Dobra, gdzie ma tego kałacha? Tu. Ten też powinien coś mieć. Dobra, to też sprzedamy. Pogadamy, jak schowasz tę broń. Dobra, przepraszam, przepraszam. Zamieniam się w słuch. Okej, okay, udało się obronić obóz naukowców. Co prawda większe roboty odwalili tutaj obecni stalkerzy. Słucham. Z tobą nie pogadam. Czekajcie, z tym może pogadamy jeszcze chwilę. To jest chyba dowódca oddziału. Czy mam jakiś problem? Nie, nie mam problemu. Opowiedz mi o tym miejscu. To jak chodzenie po polu minowym, tylko jeszcze gorzej. Rzeczy, które się tutaj czasami dzieją. Ani na chwilę nie można stracić czujności. No dobra, a co tutaj robicie w ogóle? Chcę wejść do tej fabryki, ale trochę się waham. Z jednej strony boję się jak cholera, ale z drugiej naprawdę chcę się dowiedzieć, co jest w środku. Prędzej czy później ktoś odkryje jej sekrety, więc czemu nie miałbym być to ja? Czy mówisz o tej fabryce, która gdzieś jest w tamtą stronę? Dokładnie tak. Tam, gdzie był... Co tam było? Zwęglacz. Dobrze mówię? Nie, to nie był zwęglacz. To był wielki mózg. Wielki mózg, który chyba operował tym wszystkim, całą tą maszynerią. I musieliśmy go wyłączyć w poprzedniej części. O, cóż za gościnność. Dobra, kałacha ci zabierzemy. I zobaczmy, czy coś jeszcze jest ciekawego w środku. W tobie. Okej. Okay. Trochę to inaczej wygląda niż ostatnio. Co my tutaj mamy? Jakaś mapa? Nie, kalendarz. 85 rok. Ciekawe, że do tej pory jest. Wisi na ścianie. No dobra, halo, dzień dobry. Gdzie tu jest? Tu jesteś. Witaj, my się już znamy. Jak się masz, młodzieńcze? Proszę, proszę. Rzadko widać tu nową twarz. Co chciałbyś wiedzieć? Wiem, że był tu Stierok. Bożeż ty mój, nie mogę się wysłowić. Strielok. Co o nim wiesz? Tak, był u nas. Wiedział bardzo dużo. Wiele więcej niż inni. Mówił nawet, że był w centrum zony. Oczywiście nie wierzyłem mu, chociaż pokazywał mi fotografię. Boż ty. A gdzie on teraz jest? Zawarliśmy z nim umowę. Obiecał przeprowadzić badania polowe jednego z naszych eksperymentalnych modeli, urządzenia blokującego emisje psioniczne. A my przyrzekliśmy w zamian dać mu ostateczną wersję. Strzelok uważał, że urządzenie umożliwi mu przejście przez mózgozwęglacz. Daliśmy mu prototyp i wszedł do fabryki.
Więcej nie widzieliśmy ani jego, ani prototypu. Nie wiem, co się dzieje, ale otrzymaliśmy atmosfera robi się tu naprawdę straszna przez te dźwięki. Ale sygnał się urwał. Wygląda na to, że dosięgła go potężna emisja w fabryce. No dobra, a jak go w takim razie można znaleźć? W ogóle tak gwoli przypomnienia, sam sobie teraz przypomniałem tak właściwie, że mamy znaleźć ekipę Striloka i ją wyeliminować. Po to, żeby nie dotarli do centrum zony, ale wygląda na to, że to już się stało. Przynajmniej według słów tego profesora. Także no zobaczymy, co z tym fantem zrobić. Jeśli Strzelok jest w fabryce, dostanie się do środka bez urządzenia ochrony psionicznej będzie niemożliwe. Od lat badamy emisje psioniczne pochodzące z fabryki. Mają wyraźną strukturę impulsową. Gdy są w fazie niskiej, ludzie mogą stosunkowo bezpiecznie wchodzić do fabryki. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi kolejna emisja, więc wchodzenie tam jest jak gra w rosyjską ruletkę. Jeśli wejdziesz za Strzelokiem do fabryki, najpewniej skończysz z wypalonym mózgiem, jak większość tutejszych zombi. To na mnie straszne. Mam jednak coś, co może ci pomóc. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną grupa stalkerów, którym udało się ujść z życiem z fabryki. W jednym z budynków znaleźli dokumentację techniczną. Dokumenty te mogą pomóc w wyjaśnieniu, co znajduje się w fabryce i odkryciu źródła tak potężnych emisji psionicznych. Jeśli pomożesz mi znaleźć te dokumenty, pomogę ci dostać się do fabryki. No wygląda na to, że nie mamy wielkiego wyboru, więc spoko, zgadzamy się na to. Grupa zaginęła w północno-zachodniej części obiektu. Ten teren jest pełen zombi. Nie możemy wysłać tam stalkerów strzegących obwodu, bo i tak ledwo radzą sobie z atakami. Sygnał SOS dochodzący stamtąd jest wciąż aktywny, więc spróbuj wydostać stalkerów, jeśli jeszcze żyją. Okej, ale... Jak często zombie was atakują? Sprawiają nam problemy od momentu uruchomienia tego laboratorium. Mury są mocne, ale wycie i inne hałasy z zewnątrz bardzo nam przeszkadzają. Nie trudno sobie wyobrazić, że prowadzenie badań, a nawet spanie w tych warunkach, to nie lada wyczyn. Na domiar złego czasem musimy wychodzić z bunkra, by zebrać próbki. No tak, skoro tak, to ciekawe, skąd wzięły się zombie. Spędziliśmy wiele czasu nad tą sprawą. Pomimo wszelkich starań armii, by oczyścić ten obiekt, zombie ciągle wracają. Wszystko stało się jasne, gdy mój asystent zaginął, wyszedłszy dokonać pomiarów przy fabryce i wrócił jako jeden z zombie. To pole psioniczne. Pod jego wpływem każdy traci rozum i staje się zombie. Wynika to z nieodwracalnych uszkodzeń wyższych funkcji ludzkiego mózgu. Te stworzenia przestają więc być ludźmi. Tracą zdolności poznawcze i ich zachowanie jest pochodną czysto zwierzęcych instynktów. No brzmi co najmniej ciekawie i trochę strasznie. No dobra, to chyba wszystko. Czy masz coś dla mnie ewentualnie? Nie. Proszę kiedyś wrócić. Handel. No widzę, że z bronią u niego krucho. A szkoda. I też nie sprzedam naszych fantów. Kurczę, no to trzeba je będzie porzucić, trudno się mówi. No i dobra, moi drodzy, tak wygląda sprawa. Przepraszam najmocniej. W ogóle z tego, co mówi profesor, wynika tak, jakby to, co zdarzyło się w pierwszej części, już miało tutaj miejsce wcześniej. Natomiast, no jak wiecie, jest to prequel, czyli teoretycznie to, co teraz się dzieje. To, co teraz się dzieje, te wydarzenia z czystego nieba, są przed wydarzeniami z Cienia Czarnobyla. Także jakieś to trochę pomieszane. No ale cóż. Dobra. Czyli tak, musimy znaleźć PDA z dokumentami. Jest to oczywiście gdzieś tutaj, gdzieś na terenie tej fabryki. Którą będziemy musieli zwiedzić. Jest na pełno zombiaków, więc będziemy mieli co robić. Także na następny odcinek będzie jakiś, mam nadzieję, ciekawy materiał. Jeszcze się tutaj chyba trochę pokręcimy, zobaczymy co i jak, rozpoznamy ten teren, bo na pewno trochę inaczej to wszystko wygląda niż w pierwszej części. Także cóż, myślę, że to na tyle.
i do zobaczenia w następnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć.